Siema, hej, os. Ja dzisiaj ze szmatą. Przyjechał Kuba, przyjechał Tomek, szykujemy MRFN na sprzedaż. No, jak to Kuba chce mieć SX-a, no to po prostu MRF trzeba sprzedać. Muszę się zapytać Kuby, czy faktycznie chce sprzedać tą MRF i przechodzi na SX-a 6.5? I czy tata, Tomek, jest zdecydowany właśnie na taką operację kosztowną, no bo trzeba dołożyć. Nie wiadomo ile, bo nie wiadomo za ile się MRF-a sprzeda. MRF-a wleci na OLX-a, a my teraz z niej robimy cudo. A czy nowy motocykl, to nie ma cudów robić. Siema Kubok. Siema. Siema Pionas. Siema Tomas. Siema. O, Klaudia, jak tam? Siemaneczko z rana. Siema, siema, siema. Porządki. Porządki. Porządki robisz, a mieliśmy co innego robić. Ale Kuba, łap. Trochę łap. Ale łap, ale ja ci rzucam. Łapiesz, ale dwoma rękoma. Czy bo to będzie nowa bajek, smar. Czekaj, ci wstrząsę. Ale no dobra, próba generalna. 3, 4. Złapał, no patrz, endurowiec. Tomek, nie rób porządków. Słuchaj, Kuba, będziesz płakał? Ale będzie problem. Zdecydowałeś się? Ale będziesz płakał? Zdecydowałeś się na sprzedaż MRF-y? Tak? Tata, a ty zdecydowany jesteś na sprzedaż? Gotowy na wydatek? SX? Co 6.5? Zrobić? KTM? Kapciuszków nie będzie. A może Husqvarna wleci? Husqvarna? 6.5? Nie, ten KTM jest dobry. Ten KTM jest KTM. Dobry. Mocny jest. Mocny, dobra, wystawiamy MRF. Mocny, a czy wiesz co, no, ona jest czysta, nie jest brudna. Czyścimy chemią nowa bajka. Mamy całą walichę tego. To mamy do czyszczenia w ogóle łańcucha. Gdzie ty masz MRF? O, Maciek. Siema. A to jak wziąłeś? Nie będzie ci żal MRF-y? No tak troszkę. Troszkę. Tak jak z tą 80. Rozdział jakiś się kończy, nie? I zaczyna nowy. Nie no, trzeba się rozwijać. Zobaczcie, ja wam powiem dlaczego Kuba sprzedaje MRF-y. Zobaczcie. Zobaczcie jak w MRF-ie silnik odstaje. I nie można złapać dobrej pozycji, zwłaszcza z tej strony, zobacz, nie idzie tutaj, nie może dobrze trzymać motocykla siedzenia i boków. A dla niedowiarków, Kuba usiądź normalnie tak jak się dla niedowiarków, to jest główna przyczyna sprzedaży. Jaka jest przyczyna sprzedaży, główna? O, widać jak mu nogi. Zobacz, zobaczcie, o, zobaczcie jaka tu jest odległość. Ten motocykl nie nadaje się już do dobrej, szybkiej jazdy. Tak samo ta noga, tu już jest ten silnik bliżej tego motocykla. No, ale ten... Ale i tak jest po prostu, no po prostu, no nie idzie strona... trzymać... Stopa odchodzić, nie? Tak, no. Nie przylega tak, nie idzie trzymać dobrze nogami nie motocykla. Idzie tak, o. Nie idzie tak, nie? Nie idzie tak. Bo to tak... Przeszkadza ci tu? No, nie wiem jak to jest przy 140 rozwiązane, mi tam nie przeszkadzało jak jechałem. No ale... No. Trzeba się rozwijać. Czyli tak, no na początek było wszystko dobrze, sprzęgło poznałeś, bo to chodziło, no. Nie? W niedużych pieniądzach, a teraz po prostu trzeba iść... Wyżej! Wyżej. Co nie zmienia faktu, że i tak to polecamy, pomimo tego mankamentu, nie? Tak, polecamy, no na początek tak. Tak, nauka sprzęgła, tak. Idealnie. No i tak faktycznie, i nieduże pieniądze tu są, nie? No. 80 i 120 i potem jakieś katęczne. No, taka kolej rzeczy musi być, nie? Bo jakbyś od razu na KTM-a przesiadł się, słuchaj, no to mogłaby być porażka, nie? Ale tu już ta moc jest 120 no. Inna, nie? Już trzeba mieć respekt. Tak. A dwa, że po prostu no już wdrożyłeś sobie sprzęgło, bo 80 no. Ze sprzęgłem nie ma. No i manety dajesz nowe, nie? No. Sprzęgło, o, jak... Podwójka Moiry. No. Jak sprzęgło lata? No. Lepko. Widać, że mało jeżdżone, jeszcze się nie odkleiły do końca od ten. No, ale to zciągniemy tak. Te naklejki. Opony też nie są zjechane. Nawet tutaj na bokach to masz ząbki. W sumie ile? No 3 miesiące, nie? No parę wyjazdów. Silnik odpala też, bez zarzutu. Tylna opona trochę tylko jest zjechana. Trochę, no praktycznie nowa. Łańcucha nawet nie trzeba inwazyjnie czyścić, ale wyczyścimy go, wiesz? Tak idealnie, mamy tutaj taki środek. Zobacz, Tomek. To jest cleaner. Czyści? Te środki tak. To mnie już prawie załatwiły.
No i co, no w ogóle jest tak, na tarczowych hamulcach, przód, tył, które działają naprawdę bardzo dobrze. Zawiasy też. I paliwo szybko ubywa. No w końcu 120, nie? 120 rządzi się swoimi prawami. Mocy ma dużo? Starczy mocy na początek? Tomek, też się przekonałeś, nie? Ten KTM. Znaczy może nie zobaczyliśmy, tylko po prostu tu głównie chodzi właśnie o trzymanie... O ten silnik. O ten silnik wystający. No ale tego to się nie przejdzie. Prosta konstrukcja, wiadomo. Bezawaryjna MRF-a. Coś jeszcze na jej temat możecie powiedzieć? Polecamy ją. Polecamy. Ja też ją polecam. To ostatnia jazda będzie na Godziębie. Nie, tego tak nie czyść. Łańcuch tylko nasmarujemy. Bo w sumie i tak będzie jeżdżona w sobotę. Weź go podnieś, a Kuba będzie kręcił kołem. Cleaner. Zobaczcie, jak cleaner działa. Dobra, teraz od spodu. No, jedź. Dobra. Dobrze, niech teraz odparuje. Cleaner od nowa bajka. Dasz radę? Skrzypkę tylko. No, jest. Jest, siedzi. Siedzisko niewycinane, piękne. No szkoda, bo nowy sprzęt. Zobacz, Tomek, zobacz. Chodź, zobaczymy, sprawdzimy cleanera na takie zajście na RZ. Ty. Zobacz, Kuba, jak schodzi ładnie. Zobacz. Widziałeś tu, jaka różnica jest? No. Nówka sztuka. Nówka sztuka. Jest mu cię, Kuba. Zmartwiony jesteś, widzę. Nie będziesz mógł się doczekać nowego? Jak to jest się nie móc doczekać? No tak trochę, nie fajnie, no bo wiesz. Inni będą jeździć, a ty nie będziesz jeździł? Tak będzie. Nie martw się. Może szybko przyjedzie ze Szwecji ten motocykl. Ze Szwecji. Tata, finansowo jesteś przygotowany? No kurczę, no co zrobić, no trzeba wyłożyć pieniądze. Nie ma co, nie? Dukata. Feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a free. Yeah, I just wanna rise to the top. Ten sprzęt. O co się kłócicie? O popita. To znaczy, bo co? Nie, nie. Kiedy wyląduje na OLX-a Tomek? Chyba dzisiaj. Dzisiaj. O, ale łańcuch nasmarowałeś, chłopie. Czym tak nasmarowałeś? Nowa bajk. Coś ty. Nowa bajk dobry jest. Łacie. Ale piękna. A zobacz, jakiego kolorku dostała. No. I dzisiaj na OLX-a. Ja nie mogę. Ty, jak to się wszystko to dzieje, nie? A co ty robisz na moim raptorze? Pozwolił ci ktoś? Chyba pamiętasz pierwszą jazdę tą 120 MRF-ą? No, łzy w oczach były. Mówiłem, że już nie dam rady. No, już było tak, nie? Tak, że nie było, że nie. Jeszcze nawet nie usiadłeś, nie? Nie, ja już nie chcę, nie dam rady. To nie było. To było, no. Pamiętam. To tak było. To tak było. Bałeś się, czy nie? Czy miałeś zaufanie, że cię dobrze nauczę? Miałem, że... Miałeś? No. Ale już no tak było, że no, że ta pierwsza jazda już była, że nie, że tak no. Ale w sumie parę jazd. Ale parę jazdy już było. A co teraz masz w głowie, powiedz? KTM-a. KTM-a. Dajcie mi KTM-a. Tu mam w głowie, tu. Tu? Tu, w całej głowie. A boisz się go? Nie. Ale dasz radę, nie? Pomału, no. Pomału.
po piasku trochę pojeździsz, wtedy będziesz mógł więcej trochę odkręcić, żeby w rezo wejść. Lepiej nogami ten motocykl będziesz trzymał. Będzie dobrze. Ja ci pomogę we wszystkim, także nie masz się czego obawiać ani martwić. Tak jak wszyscy piszą, że cię zamiecie, ja nie wierzę w to, że cię zamiecie. Wszystko z głową trzeba robić, nie? No. No to fajnie, to się cieszę. Czyli nie jest ci żal MRF-y? Nie. Nie. Po prostu trzeba iść naprzód, nie? No. No co zrobić? No trzeba było wypróbować, trzeba było po prostu przejście z automatu na sprzęgło, nie? To też było bardzo ważne, nie? Na większą moc. Powoli do przodu. Powoli do przodu. No i tak, takie rozwiązanie jest najlepsze. Po prostu pomału, do przodu, bez stresu. Wszystko przyjdzie w swoim czasie. Najważniejsze, że sprzęt jest i można się rozwijać. Nara. Nara. Trzymajcie się. Na OLX-a dzisiaj ląduje. Tak, dzisiaj ląduje na MRF-a, nie MRF-a. KTM. No, MRF-a 120. O KTM. Ze stajni Blegowco. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.